Igor Soponka 5 wpłacił 10 zł. Siemka z Partiatix. Dziękuję bardzo za 10 zł. Dobrze, ratujesz mnie, bo nie chcę nic mówić tutaj. Nie chcę, wiesz, pokazywać, że jestem pieprzonym Skinnerusem. Ale gierka, którą gramy dzisiaj, kosztowała pieprzone 80 zł! Wiesz, ile to jest za grę? Co jest? Wyobraź sobie, że chłopy siedzą na chacie, klikają coś w komputerze i robią grę i potem po 80 zł. Ja rozumiem grę w Biedronce w koszyku 5 zł i Heroesy trójka, złota edycja. To i tak, wiesz, ale 80 zł za coś takiego, co se chłop na chacie pisze na klawiaturze i grę puszcza? O co chodzi? Co jest? 8 dych. Wiesz, ile to jest pieniędzy w dzisiejszych czasach? Ile to jest maseczek? Ze 4. Partiatix! Yeah, boy! Drug Dealer Simulator. Super gierka podobno. Sprawdzimy to dzisiaj razem. Kurde! Ja pierdzie. Co tam jeszcze było? High. No ale chyba w Drug Dealer Simulator muszą być ustawienia high. Żarty lingwistyczne. Dzwonisz po policję, a widzisz na tym biurku broń? Jest tutaj. Widzi, tu jest. Tu. Jak tylko dotkniesz telefonu, to ja dotknę tej broni. Nie no, środkowej weźmiemy. Podaj bongo. O jest w dupa. Polak! Polska górą! Nie jest za górą. Yeah, and fuck you too! Nie jest za głośno. Wszystko działa dobrze. Krzysztof, witaj Krzysztof. Popatrzmy na chatę na razie, otwórz szafkę. Klucze do mieszkania. Dobra, obdrapana chata. Polskie akcenty w polskiej grze. Czekaj, bo ja mam zaznaczone tutaj na tej minimapie ze Skyrima na dole. Gdzie mam iść? Tam mam gdzieś iść, to idę tam. Pięć się chcę kurwa wzbogacić! Prosta piła 5 gram, pół kilo, cały kilo ołu, wiesz o co chodzi? Zobacz, niby ćpun, ale zobacz jak w klasy dobrze gra. Dobra, idziemy dalej. Ty jesteś? No ciekawe czemu akurat musi tak wyglądać. Ćpuny to fajnie. Weź jointa! Jeżdżą i myślą, że to motor, potwierdzone info. Dziękuję bardzo. Ja gram czarnoskórą postacią? Nie, ja gram Polakiem. A nie, sorry. Nie, tak, czarnoskórym Polakiem. Też tacy przecież są. Da się biegać? Ty i co? Jaki ja jestem? Zobacz rączki! Oszuście! Mówiłem, że jestem Polakiem. Przeskocz to? Jezus, to ona! Nie strasz, to gorsze niż Outlast. Przeszukaj. Jest! Paczka marihuany i amfetaminy. Dobra, dawaj, do plecaka. Pum. Nowa wiadomość. Kto mi napisał? No gdzie te wiadomości? Ty rzucił ten... A nie ma. A tutaj. Dobra, jest! Słyszałem, że sprzedajesz zielone, zgadza się? Potrzebuję ogarnąć 3 gramy. A, nie da się pisać. Potwierdź. Elo, da radę skować 5 gram fety? Serio by się przydała, nie mam. Amfetamina to jest feta? Tak? A skąd wy wiecie? Mam zadzwonić na policję? Poczekajcie, zaraz zobaczę co ja mam. Co się stało? Aha, dobra. A, 6 gramów, 5 gramów tego, masz rację, dobra, dobra. Dzwoni na policję, amfetamina czego w dupę, nie rozumiesz, z ciebie uliczniak jak ze mnie. Frajer. No i jesteś frajerem. Ja dopiero zaczynam w tym biznesie, co ty się mnie czepiasz? Wiesz o co chodzi, stres. Wyobraź, ja handluję narkotykami, to nie jest takie proste. Więc się uspokój. Ty tam gdzieś na Jamajce mieszkasz i się dziwisz, że ze starym wiesz co to jest wszystko. Uspokój się! Ale masz strój! Siema, ty jesteś śmieciarzem? Ile wy zarabiacie, że cię na to stać? A co on chciał? A, marihuana. Jedno!
Jak jedno dać? Ej, jak jedno dać? Bo dwa chcę dać. Kontrol? A, no tak. Co jest, ty? Coś ci się w głowę stało? Co ty masz na głowie? W kuchni pracujesz? Czemu on ma na głowie taką siatkę? Jest amfetamina. O kurde, i ter tak, ty myślisz sobie, że to jakiś policjant pod przykrywką, ale chłop, baba, na bossa wyszłaś, żeby kupić narkotyki ode mnie pod swoim blokiem. To musi być ćpun. Tu się nawet nie ma co bać. Patrz to, patrz taka jak opcja jest. Dobra, szybko ty, bo ja się... Ej, co jest? To jest jakiś prawnik. A nie, tutaj coś jest, no. Sklep. Puszka sprayu, mały plecak. Tabletki, jakieś proszek do prania? Pod kątem domieszek sprawdzałem stację benzynową. Gdzie biegniesz? Dobra, zabijam cię. Nie no, żartuję. Idę na chatę. Podłączę mu prąd frajerowi, bo non-stop muzyka u niego leci. Się skupić nie mogę przy robocie. Szmaciarz. Ten znowu? Cze, jest potrzeba na amfetaminę. Potrzebuję 2 gramy. Sprzedajesz? Czekaj. 2 gramy chciał tamten? Jak mniej kupić? Po 2 gramy chcą. Nie da się. Nie da się mniej niż 10 kupić. Jak dajesz więcej niż proszą, tym szybciej się uzależniają i częściej do ciebie piszą. Serio? No ale oni chcą po 2 gramy. Nie dam mu 10 gram frajerowi pieprzonemu. A nie, cena sprzedaży! Tu ja sprzedaję! Dobra, zamówię od niego i potem zobaczymy, co będzie. Daj po 10 gram. Dam znać, jak będzie do odbioru? Jakie 30 minut, jak ja im powiedziałem, że im dam! Co ty pieprzysz, śmieciu, Eddie, szmato! Jest paczka! Dobra! W tym koszu? To jest szyb wentylacyjny, ale dobra, jest git, dzięki, dzięki. Co to w dupę jest godzina policyjna? Jak to podnieść? Jest, wiem jak przecież. Escape? Teraz! Dobra. Jak ten czas zapieprza, ty! Dobra, luj, dwóm klientom dam, tamtemu frajerowi nie dam, trzeciemu śmieciowi. Słuchaj. Tak, tak, daj, daj, daj. Masz tutaj Maryśkę. O, śmieciarz. Masz. Ty, ale torebeczek nie mam, panowie, torebeczek nie mam. Muszę iść na stację kupić torebeczki. Jak za darmo są torebeczki? Czyli jak położę na biurku te narkotyki 2 gramy, to się, to będą? W opcjach słoika? Zapakuj produkt. 2 gramy. Ale poczekaj, ja chcę marihuanę. A co ja wziąłem teraz? Marihuana. Ilość 2 gramy, stwórz. Dodaj do ekwipunku. Ej, serio chyba. Ja pierdziele, działa. Słuchaj, szmato, z tym gównem na łbie. Masz 2 gramy. Nara. Zapisz? Dobra. O Jezus Maria. Dobra, jaki bierzemy? 4-2-0? No dobra. Jak chcecie, panowie. Spray możemy kupić i znakować teren. Nice. Czekaj, bo zadania mamy. Ale noc. Gdzie ten Eddie? Ty, ja go nie znajdę o tej porze. Ale żarty, ja pierdzielę, banet, czeka. Zamawiam 5 fety. Dziękuję bardzo. Ty jesteś Eddie? Ale ty masz garba fest. Dobra, masz. Nie to. Chłop zamiast z Eddie to na drzwi. Mówiłem, bohater go nie widział, bo wiesz czemu. Dobra, wale sąsiadom w drzwi dla jaj tylko. Ale to oni chcą coś zamawiać godzinę policyjną? Jest! Dobra, czekam, a to już było. No, oddałem ci ten dług. 2 gramy zielska. Nocna akcja. Czy wyglądamy podejrzanie? Taki chłop z plecakiem, tu jeszcze plecak jest, w takiej bluzie z kapturem na głowie. Normalny chyba. Z lekcji wracam. Mam te, do matury nauczanie nocne. Cały dzień dupę mam lekcję, to kiedy mam się u... Dobra, dzida!
Idą. Ja pierdzielę, idą tu dwaj. Ja tylko chodzę sobie. Nie można wyjść z domu? Kraj policyjny, pieprze was w dupę. Mam! Masz zielsko! Wracam. Policyjna prowokacja? Mam plan, panowie. Totalna dzida do domu, totalna dzida do domu. Zobaczysz zara. Nikogo nie ma, jest git. Elo, gówna, nara! Totalna chillera, ty. No! Tak się sprzedaje zielsko w godzinę policyjną. Nic nam nie straszne, panowie, nic. Dobra, zobaczmy, co tam w laptopiku o nas mówią. Dwa zlecenia, ale poczekaj, bo ty już wiesz. Ja teraz po 11 gram sprzedaję marihuany, szmato. O, nowy! Byku! Byku ferment. Nie przegiąłeś z ceną? Tym razem tylko 3 gramy. Dam mu 4 gramy. Wiesz, niby, że jeden w promocji, wiesz, żeby się nie bał, ale tak naprawdę, żeby go uzależnić, frajera, i żeby znowu do mnie wracał. A potem za 15 mu sprzedawał. Dobra, słuchaj. Ty ode mnie nigdy nie kupowałeś byku za pieprzeńcu, śmieciu. Ale dobra, 3 gramy. Dobra. Tylko dużo mamy dosyć narkotyków przy sobie. A idziemy, plecak pełen narkotyków, idziemy. Na noc. To nie jest ten byku. Ty na mnie gwizdzesz? Nie pomyliło ci się coś, szmato? Nie, ten od marihuany. To luj. Masz tutaj. Musimy tego co chciał 3 gramy, damy mu 5. To jest ten byku, frajer. Dobra, masz 5 gram, ty śmieciu. Będziesz narzekał na cenę, jeszcze raz się szmato zabije. Oczywiście w grze. Frajer narzeka, nie chce więcej. Nie zwój ćpun, ty. Amator, a nie ćpun. Frajer po prostu. Rozumiesz? Frajerzyna. Kto tak napieprza? Weźcie, uspokójcie te dzieciaki, bo pracuję. Dobra. Jezu! Nara, gówno. Spróbuj drzwi mi otworzyć. Szafej się. Co oni ode mnie chcieli? Przecież nic złego nie robię, prawda? Dobra, masz tym razem 3 gramy byku i spieprzę. Tylko sprzedaję narkotyki, dokładnie. Mój biznes, ich dadzą mi się tym zająć. Szmaciarze. Ty, jak wyrzucę plecak, jak mnie policja goni, to co? Będę czysty. Słuchaj. Git, że mi pod chatą stoisz. Teraz wiedzą, gdzie mieszkam, śmieciu. Pewnie jesteś przy tym tajniakiem, tajniakiem! Pod chatą mi stoi! Przedawczyk? No a jak inaczej go nazwać? Chłop mi pod chatą stoi, ty i udaje. No to niech do chaty przyjdzie już, jak taki jest mocy. Dobra, wszystko sprzedaliśmy, co mieliśmy. Dobra. Nasiona kupi sam, hoduj. No niestety, wiesz, zabiliby mnie, w kartelu robię. Muszę od niego brać i tyle. Odbierz paczkę z okna budki na starym rynku. Okno budki, dobra, zapamiętajmy, ty, bo znowu będę szukał. O kurde, dużo rzeczy. Trochę się sram. No nie, dobra, sprint na chatę po prostu. Sprint. Kurde, w dupę! No dobra, jednak obniżę ty, no on chce 1 gram kupić. Ale zobacz, ten piekarnik z tym czajnikiem to jest największe polskie nawiązanie, nie? Zobacz. Przecież to jest Polska. To jest Polska dopiero. Tu gdzieś chłop stoi. Śmieciarzu, ty już uzależniłeś hafest. Dobra. 3 gram. Ty szmato. To obok siebie klienci stali.
ty śmieciarz szedł do tego domu. Jeszcze jak ona tam wejdzie, to już w ogóle. Ty, to oni nawet razem mieszkają. W ogóle pod swoim domem odbierają te zamówienia. A ja mieszkam obok nich. Nie no, niezłe osiedle. Jezus! A, nie widzieli mnie. Mówiłem wam, że jestem super dealerem. Przemknął im tylko cień. Pepin Bong. Elo, 2 gramy. Zielsko na Asapie. Bliska. Zaloguj się do banku. O. Nie patrzcie mi na pasek. Opieka! Ja pierdzielę! Ja jestem dealerem, jeszcze dostaję zasiłek? Tak działa państwo. Proszę państwa. A myślisz, że tak nie ma w Polsce? Twoja ostatnia pensja. Wal się, leniwy śmieciu. Mi szef wysłał. Jest, a to chyba... No jest Chińczykiem! Czyli to imię jednak się zgadza, zobacz. Przypomina ci Chińczyka mi bardzo. Taki trochę Chińczyk. Połączenie Chińczyka. Ty, jest jakaś misja. A nie, to po prostu te misje, co wziąłem. One się wyświetlają. Z tego, co widzę, no. Wstawać! Sorry, nienawidzę sąsiadów swoich. Ty, masz. Jeszcze jeden chłop. Chyba widzowie Evrona przybyli, bo jak patrzę, co tu piszą pewne typy, że... Jak tam twoja kupcia Sparta? Ktoś tak pisze? Może to jest doktor medycyny i go interesuje. Co z moją sraką? Tylko... Chcę być kulturalny. Dobra, słuchaj. No co ty udajesz? Przecież tu jestem. Masz tutaj. Ale muzyka u ciebie na chacie. Ale ty masz oczy, ja pierdzielę. Weź. O kurde, ty masz sprzedawać, wiesz o tym? Pamiętasz, że my sprzedajemy? Ćpu niezapieprzony? Z takim człowiekiem ja mam interesy prowadzić. Frajer. Przepala kapitał. Rej! Dziecioka tam ucisz, bo pracuje. Gosyponka 5 wpłacił 20 zł, a ty kiedyś brałeś. Dziękuję bardzo, nie. Ale tak szczerze zapytam was, według was ta gra przekonuje do tego? Czy jednak jest taka raczej zabawna gierka, nic tutaj nie ma wpływu? Bo tam coś słyszałem, że była kontrowersja wokół tej gry duża. Ale dla mnie wiecie, czemu ta gra jest tylko zabawna i do niczego nie przekonuje? Bo są też gry o komunizmie, które fajnie wyglądają, no ale jednak mimo wszystko nie przekonują. Więc ta gra na tej samej zasadzie. A, jest koniec godziny policyjnej. A to teraz w ogóle nie ma policji? Czy jest mniej? Wolność! Dajcie nam palić! Nic więcej nie chcemy! Korona! Jezus Maria! No jak cię przesunąć? Jak to przesunąć? Nie da się? Ty, no nie da się przesuwać tych rzeczy. Aha, puste musi być. No. Co ty chciałeś? 2 gramy amfetaminy, dobra. Jezus! O Jezus Maria! Oh. Słuchaj. Weź to ode mnie. No właśnie, nie mamy dla niej. Ja pierdzielę. To nic. Potem ci przyniosę. Czekaj, dobra, dam temu typowi. Wygląda już tak jak ćpun. A! Pomocy! Państwo policyjne! Zostaw mnie. Ja sobie chodzę w plecaku normalnie po ulicy, ty mnie atakują policjanci. Widzisz, to nie jest normalne, państwo. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Rozumiesz? Policja nam dokucza. Wyłącz tą muzykę tam! Śmietniku. Słuchaj, szybka akcja, bo mnie ganiają. Masz tu towar. Masz te 4 gramy marihuany i spieprzaj. Ej. E. Hitman. Weź ode mnie, proszę. Proszę cię.
Mam coś przy sobie dla ciebie, rozumiesz? Śmieciu. Śmieciarz by wziął? Śmieciarz to już jest uzależniony, to za darmo mu nie będę dawał, tylko tracę. No ten to na pewno jest ćpunem, zobacz to jak chodzi, zobacz. Widzisz to? Ćpun. Ty ćpunie! O kurde, przejął się tym. To jest falkon. Ty falkonie zapieprzony! Gdzie jest broń w tej grze? Siema, słuchaj. Słuchaj. Weź te 2 gramy. za darmo, ale zgłosisz się, że na tobie tyle zarobisz szmato, cię ogołocę z siana do zera, rozumiesz to? Będziesz miał długi! To jest RP symulator, to jest RP, wiesz, RP drug dealer, a nie jakiś symulator drug dealer. Co ty pieprzysz? Się wczuwam tutaj. Tu gdzieś jest? Słuchaj. Takie rzeczy tam ściągają, że ja bym się wstydził cię chyba przeczyścić, nie? Dobra, ale ten idzie i patrzy tak na mnie, nie? A ja na niego też tak patrzę i on staje i pyta, że kurwa chce, nie? NIE! Szmata! Nara, głównie szmato! Pa, to oni! Ha, żart z policji! Śmieciarz! Dalej kpasz, bardzo dobrze. Nie, nie, tego sprayu poużywajmy, bo akurat go mamy ze sobą. Jak się go używa? Ha! Już wiem, jak powstają takie wysokie graffiti, jak na mieście jest. W taki sposób właśnie. Zobacz. O, widzisz, jest. Jest, jest. Ingit. Dealera mam zrobić z klienta? Serio? Yo, masz może trawę? 3 gramy. Ej, nie szukasz dealerów? O, to jeszcze zróbmy tą misję i możemy... Nie szukasz dealerów? Nie mam... No, mam trochę kontaktów, dałoby radę, jasne. Zatrudnię jako dealera. Aha, to była cała misja. Ty, bo ja myślę. Cześć, naprawdę lubię twój towar, a mam trochę znajomków, którzy też byliby zainteresowani. Mógłbym dla ciebie dealować? Ty, brać go? Jako dealera też? Bo bym miał już 2 dealerów. No to bierz się do roboty i pieniądze przynieś w zębach, szmato. Dobra, to temu dajmy te 3 gramy i chodźmy na film. Dobra. Gdzie ten szmaciarz? Chyba tu gdzieś za tą górką. Dobra, słuchaj. Weź ode mnie. O kurde, 3, dobrze. 3 gramiki. Trzeba podwyższyć tą cenę, ty, bo jesteśmy tacy popularni. 2 dealerów mamy, 2 pracowników. I nadal takie niskie ceny. No co tu się dzieje? Muszę brać ze sobą też, ale teraz tak trzeba będzie towar zamówić. Słuchaj, dziadek. No i chata. Piosenka, znowu wysadzili mi dom. Znowu wysadzili mi dom. Bim bam, a ja wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, ami. Ja już mam tego dość, zaraz dam im kosz, więc lepiej odczułem się, bo ja wkurzam się. Znowu wysadzili mi dom. Bim bam, a ja wkurzam się, bo ten dom budowałem miesiącami, ami. Jeszcze mi na serwerze z pana wysadzą, ale wtedy się zgradzą, bo pułapkę zostawię. Bardzo fajne. I oni skończą w lawie, hej! To było wysadzili mi dom, bim bom, a ja wkurzam się, bo go budowałem miesiącami, aniami. No nie no, to już wysadza na ten, ani nowi pokazać wulgarny gest. Znowu wysadzili mi dom, bim bom, a ja wkurzam się. No to dobre jest, o co ci chodzi. To jest bardzo dobra piosenka. Słyszysz, trzech? Szef, z
słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. 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 Słyszę skrzyki, słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki, słyszę